Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Zadaniem systemu EMS, Europejskiego Mechanizmu Stabilności, jest przeciwdziałanie takim przypadkom zagrożeń dla stabilności finansowej strefy euro jako całości, które odnotowano w roku 2010. Czy zatem zadania tego systemu przyczynią się w sposób bezpośredni do utrzymania stabilności gospodarczej i finansowej w samej Unii i Polsce, chociaż waluty tej nie posiadamy? Proszę o wyjaśnienie wyboru trybu związania umową, w tym i skutkami finansowymi. I w jakim konkretnym zakresie omawianą dzisiaj decyzją Rady Europejskiej związana jest Rzeczpospolita Polska? Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.